W nowym Galaxy Z Flip 6 znajdziemy kilka opcji personalizacji tapet. Między innymi, jak sobie wejdziemy na ekranie zewnętrznym, to możemy wybrać kilka opcji. O, takie tutaj jest chociażby tapeta, którą możemy sobie, o, w zależności od tego, jak ułożymy telefon, to będą nam się przesuwać miski. W ekranie wewnętrznym możemy również wejść do personalizacji tapet i tutaj mamy też kilka opcji. Między innymi są to tradycyjne tapety, są też tworzone za pomocą SI. Te generatywne to już znamy, chociażby z S24 Samsunga, gdzie możemy sobie wybrać na przykład obraz. Tutaj sobie możemy wybrać, załóżmy, o, ocean, a wydmę, nic więcej, roboty, może jakieś abstrakcje i wygenerować tapetkę. O, i wygląda na przykład tak. I możemy sobie ustawić. Są też dynamiczne ekrany blokad, które możemy sobie ustawić. Oraz jest jeszcze coś takiego jak otoczenie zdjęcia, czyli wybieramy sobie zdjęcie z aparatu. Najlepiej, jeżeli jest to jakiś widoczek, a ja tutaj mam, a wezmę sobie kwiatek. I w zależności od pogody będzie nam się zmieniać. Wypróbujmy. Czyli w momencie, jak mamy zablokowany ekran, to wtedy będzie nam się pojawiać taki oto widoczek. Zobaczcie zresztą sami. Jak sobie zapiszemy, to mamy tradycyjną tutaj tą tapetę z robotami, ale jak sobie już przejdziemy do ekranu zablokowanego tutaj, to mamy, dzisiaj jest słońce, więc też tapeta jest słoneczna, a jak zamkniemy telefon, to mamy tą ruchomą. I jak Wam się podoba taka forma personalizacji? Fajne, niefajne?